Pamiętacie, jak tam rozmowa z nową dziewczyną Irka? Jola przejęła się rozmową z 16-latką. Nie chce się więcej wtrącać w sprawy Irka, ale żal jej zakochanej nastolatki. No ale nie podoba mi się to. No mi też się to nie podoba. Dziewczyny, każda z nas przecież ma taką historię za sobą, no. Czy wy czasem nie żałujecie, że nie było osoby, która by was, nie wiem, no, powstrzymała? Ja uważam, że to jest jej sprawa, sorry. A ja się na to nie zgadzam. Jolcia, ty wiesz, najlepiej jest Irek. Wiesz, musimy coś zrobić. Ale Mela, co ja? Ja nie mogę to zrobić, nie mogę. Myślę, że ja to robię z zazdrości. Nie ma mowy. Zagadaj Irka, a ja tą małą tak wyciągnę. Irek, chodź, musimy porozmawiać w cztery oczy. Wiesz, chodź, to bardzo ważne. Ale ktoś tęsknił za mną. Chodź. Kochanie, jak ja tak za tobą idę, ja bym mógł wszędzie pójść. Po prostu poszedł w ogień, ze skarpu bym zleciał, skoczył, wszystko. Bo... Boże, ty czasami tak bełkoczesz. A ty lubisz to, prawda? Ty wszystko we mnie lubisz. Ja wiem to, wszystko lubisz we mnie. Po prostu nie, przyszłam porozmawiać. Wiesz? O czym tu rozmawiać, kochanie? No, to jest proste jak... Jest jasne jak ten kieląt w tym świetle, po prostu ty zazdrosna jesteś. Chcesz do mnie wrócić. Nie, naprawdę, ja po prostu przyszłam tylko i wyłącznie z tobą porozmawiać, rozumiesz? Jak to porozmawiać tylko? No, ty jak dzikuska się zachował, jak Tarzan w spódniczce, a je przytulał, nie? Przestań, nie, Irek, nie będę cię przytulać, Irek. Jolka, już możesz wracać, sprawa załatwiona. Matko Boska, Lucy, kobieto, ty mnie wykończysz kiedyś. Wyjdź stąd. Przecież prywatnie rozmawiamy. Ale my już porozmawialiśmy, Iruś, naprawdę. Dziękuję ci, pa, pa. Hej! No, zamówiła taksówkę i odwiozła tą małą do domu, tak? Wiedziała jej, że Irek kazał jej jechać samej, bo musi jechać do chłopaki. To jest świetnie. Widzicie, jaki dobry uczynek dziewczyny zrobiłaś? Ula! Laski górą. Nie ma jej. Gdzie jest umarcie? Ula! Poszła. Jak poszła? Mela ją wzięła. Co? Dziewczyny, tam, tu. Teraz co to za chora akcja, uprowadzanie dziewczyn? Co? Wytłumaczycie mi? My? Chyba sam o niej zapomniałeś, kiedy poszedłeś za Jolką do pokoju. Bo mi Jolka w głowie zamąciła. Dobra, słuchajcie. Irek, wyluzuj, dobra? Napij się z Oskarem. Ja już wychlałem wszystko. Irek. Jak ty mogłaś mnie tak oszukać? Ja myślałem, że ty chcesz wrócić do mnie. A ty mnie tak oszukujesz, to po prostu... Nie, to Irek. Się w głowie nie mieści. To... Powtarzałam to już setki razy, ale powtórzę jeszcze raz. My nigdy do siebie nie wrócimy, rozumiesz? Między nami koniec. Po prostu koniec i w końcu zrozum to, rozumiesz? Po prostu żal mi było tej dziewczyny i nie chciałam, żeby straciła dziewictwo z kimś takim jak ty. Co? Dziewictwo? Co? No przecież ci mówiłam, Palancie, że to jeszcze dziecko. Dziękuję, dziewczyny. Dziękuję za informację bardzo. Jak ja się boję dziewczyny... Irek, do ciebie piję. Jola, tobie nie wybaczę już po prostu. Nie wybaczę ci. Drugi raz miła miesz serce. Czy ty się empatycznie potrafisz wczuć mężczyznę kiedykolwiek? To jest straszne. Irek.